Instytutu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie księdza profesora. Witam serdecznie wszystkich. Jest z nami ksiądz dr Andrzej Tomalak, prefekt liceum imienia Jana Długosza, moderator Sodalicji Mariańskiej i diecezjalny duszpasterz nauczycieli. Oczywiście mamy na myśli diecezję włocławską. Oczywiście, szczęść Boże. Szczęść Boże. Są z nami dwie siostry ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka. Siostra doktor Natalia Mosidlak od ponad 20 lat pracuje w katechezie, posługuje w referacie młodzieżowo-powołaniowym swojego zgromadzenia, prowadzi również sesje formacyjne dla dorosłych kobiet. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie. Jest z nami siostra Agata Błaszczyk, wikaria generalna, wychowawczyni w postulacie sióstr. Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże, witam serdecznie. I młodzi ludzie są z nami. Nie widać tego w radiu, ale będzie zaraz słychać po głosie. Pani Żaneta Szczerbiak ze Szkoły Katolickiej imienia księdza Jana Długosza już tą szkołę skończyła podobno, ale ciągle się do tego przyznaje, również Sodalicja Mariańska. Szczęść Boże. I pan Piotr Mroczkowski, również Szkoła Katolicka imienia księdza Jana Długosza i prezes Sodalicji Mariańskiej w tejże szkole. Szczęść Boże. Boże, witam serdecznie. O Sodalicji Mariańskiej będzie okazja jeszcze sobie porozmawiać w czasie tych naszych rozmów. Ja tak mówię, że będzie okazja porozmawiać o tylu rzeczach, sprawach, ale mam nadzieję, że czas nam na to pozwoli. Temat piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Moglibyśmy powiedzieć, że temat rzeka, temat bardzo szeroki, dlatego księdza profesora Ireneusza Werbińskiego poprosimy o to, żeby tak troszeczkę skanalizował ten temat dzisiejszy. Myślę, proszę ojca, że trzeba by nawet, bo może na początku rozpocznę taką anegdotą, którą słyszałem, że student w czasie egzaminu podobno mówi niekonkretnie. I profesor mu zarzuca, proszę pana, ale to jest ogólne mówienie, niekonkretne. A student mówi, zgodnie z zapowiedzią pana profesora na początku roku, kiedy pan zaczął wykłady, powiedział, że to temat rzeka. Więc można wodę lać. Drodzy, dzisiaj tej wody się trochę przyda, bo jest dosyć drodzy słuchacze, Radia Maryja i uczestnicy telewizji TRAM, parafia Zaduszniki, z racji przeżywania wielkiego jubileuszu 700-lecia chrześcijaństwa, i jeszcze do tego mamy dwa jubileusze proboszcza, 40-lecie kapłaństwa. Dzisiaj o godzinie 17, 40 lat temu przyjął święcenia kapłańskie, więc już jest jubilatem. Jest z nami ksiądz proboszcz i 25 lat pracy w parafii Zaduszniki. Pięknej pracy, owocnej, także jest to wyraz jakiejś szczególnej łaski Bożej i współpracy człowieka z tą łaską. I dlatego, że temat jest ogólny, to na początku chcę powiedzieć tak, że nasze rozmowy nie będą miały charakteru naukowego, bo przez dwa dni żeśmy tutaj rozważali z racji też chrztu Polski rolę właśnie wiary w życiu narodu polskiego i tej parafii, bo była to sesja naukowa na bardzo wysokim poziomie, miałem szczęście jej przewodniczyć przez całe dwa dni, a dzisiaj nasze rozmowy będą miały charakter świadectwa, chociaż żeby nie mówić o wszystkim, to chcę zwrócić uwagę na tak zwane słowa kluczowe. Kiedy piszemy na przykład artykuł czy książkę, formułujemy tytuł, to w tym tytule są słowa kluczowe. I tutaj pierwszym takim słowem kluczowym, które ojciec przytoczył, to jest piękno. Drugim słowem kluczowym jest dobro, trzecim słowem kluczowym jest Kościół. A takim zwornikiem tych trzech słów kluczowych jest słowo świętość, święte powołanie chrześcijańskie. To, co tutaj powiem, będzie tylko maleńkim takim wycinkiem, które wziąłem z książki, którą w tej chwili prawie, że już jest końcu, będzie wydana w tym miesiącu, znaczy w miesiącu czerwcu w Uniwersytecie naszym imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wydawnictwie naukowym, a książka nosi tytuł Droga konsekrowana, jedność w wielości ku małżeństwu, kapłaństwu i życiu zakonnemu. I tak jak mówił święty Paweł, że powinienem się chwalić ze swoich słabości, ale może troszeczkę też skorzystam z drugiej rady świętego Pawła, że czasem można się pochwalić też ze swoich zalet. Wspólnie z obecnym prowincjałem misjonarzy świętej rodziny, ojcem Józefem Adamem Sobczykiem, żeśmy napisali właśnie książkę pod tytułem Droga konsekrowana. Jest to pierwszy raz, myślę, nie tylko w literaturze polskiej, ale i chyba trochę światowej. Chrzest jako konsekracja podstawowa.
co dawniej mówiono na przykład o konsekracji zakonnej, no może troszkę o konsekracji kapłańskiej, o konsekracji wiernych szczelnych, wiernych świeckich prawie nie mówią. Więc Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio in Unte, rozpoczynającym trzecie tysiąclecie, wskazuje na to, że podstawową konsekracją dla wszystkich stanów życia w Kościele jest chrzest. To jest fundamentem. I tak żeśmy właśnie w tej książce ujęli. I dlatego jest tytuł Droga konsekrowana, jedność wielości ku małżeństwu, kapłaństwu i życiu zakonnemu. Komponuje to też z tytułem dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych, bo mamy piękno i dobro Kościoła, święte powołanie kapłańskie, przepraszam, chrześcijańskie. I teraz ta konsekracja chrzcielna, która jest fundamentem budowy świętości, ona później jest ukonkretniana przez odczytaną drogę powołania życia. Małżonkowie w małżeństwie, księża w życiu właśnie kapłańskim, zakonnicy w życiu zakonnym. I to jest naprawdę, uważam, że bardzo nieduże dzieło, zresztą około 150 stron, bo dzisiaj niechętnie ludzie czytają duże książki, więc to, co tutaj powiemy, powiedzmy w ogromnym skrócie i bardziej może w wymiarze świadectwa, w tej publikacji znajdziemy. Drodzy słuchacze, słowo piękno. Mnie osobiście i pewnie większości, gdybyśmy zapytali naszych współrozmówców, z czym ci się kojarzy piękno, to powiedziałby pewnie na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje, mnie pewnie. To też sztuką. Dlatego wypisałem sobie z jednej z takich, uważam, dosyć cennych książek Juliana Nowosielskiego, Sztuka jest darem niebios. Takie zdanie, które łączy się właśnie z formacją duchową i z formacją ku świętości. Pamiętam kiedyś na wykładach z teologii duchowości jeden z profesorów powiedział, że chrześcijański wschód swoje życie duchowe i drogę ku świętości kształtuje głównie poprzez udział w liturgii. Natomiast mówi chrześcijański zachód w dużej mierze przez praktyki pobożnościowe, a więc modlitwę, udział taki czy inny przy życiu sakramentalnym. I Sobór Watykański II, otwierając się na panoramę właśnie pełnego chrześcijaństwa, dowartościował liturgię jako właśnie podstawową drogę formacji duchowej. Julian Nowowiejski napisał w tejże książce, Sztuka darem niebios, że z naszej liturgii wyparowało piękno i przeżycie estetyczne, a może i też doświadczenie mistyczne, doświadczenie wiary. W katolicyzmie kanonizowano dwóch artystów, malarzy. Kościół rzymskokatolicki kanonizował Fra Angelika, a Kościół prawosławny Andrzeja Rublowa. I właśnie Nowowiejski w tej książce napisał, że kanonizowano ich nie ze względu na heroiczność cnót, a za trud włożony w sztukę. I kiedy przeczytałem to zdanie, to napisałem jako refleksję nad tą wypowiedzią Nowowiejskiego, że jest to nowe spojrzenie na doświadczenie Kościoła, liturgii, też spojrzenie na świętość, które troszeczkę wykracza poza normy prawa kanonizacyjnego. Julian Nowowiejski stawia pytanie, czy to teraz Kościół odważyłby się uznać, że uprawianie sztuki w wymiarze heroicznym może być cnotą, ponieważ obydwaj wspomniani malarze żyli w XV wieku. Na razie na to pytanie nie odpowiadam, stawiam je jako, bo być może będzie okazją do telefonów. A ponieważ rozmowy są niedokończone i pewnie byłoby niedobrze, żebyśmy próbowali wszystko zamknąć. I jeszcze druga taka refleksja wprowadzająca. Powiedziałem, że ta książka nosi tytuł Droga. Droga najczęściej kojarzy nam się z wyznaczonym pasem ziemi, pokrytym odpowiednią nawierzchnią i przeznaczoną do ruchu. Tytuł niniejszej publikacji wskazuje na to, że droga, która przebiega wewnątrz osoby ludzkiej, zmierza do świętości. Tutaj parafrazuję wypowiedź Jana Pawła II, że najważniejsze drogi przebiegają przez serce człowieka. Drogę uświęcania człowieka zapoczątkowuje Bóg. To musimy sobie uświadomić, że to Bóg. I że Bóg w wymiarze osobowym, że to nie jest jakiś przymiot Boga, jakiś dar Boga, tylko że Bóg właśnie wchodzi w nasze życie. W chwili przyjęcia Chrztu Świętego Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio in Unte pisze, że świętości, tak samo jak właśnie piękna, człowiek nie może zaprogramować, ale może ją przyjąć
formie daru i zadania. Papież przypomina, że decyzja o przyjęciu chrztu jest pewnym przywilejem, ale też brzemienna w skutki. I ta wypowiedź, którą w tej chwili chcę przytoczyć właśnie z tego listu Jana Pawła II, wydaje mi się bardzo ważna. Papież wyraża przekonanie, że skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna by była przyjęciem chrztu postawa człowieka pogodzonego z małością, zadawającego się minimalizmem etyki czy powierzchnością religijną. I papież mówi dalej tak, że zadać katechumenowi pytanie, w tym wypadku rodzicom, w imieniu dziecka ochrzczonego, czy chcesz przyjąć chrzest, to znaczy zapytać go zarazem, czy chcesz zostać świętym. A na placu Konstytucji znaczy postawić na jego drodze radykalizm kazania na górze. I papież tutaj przytacza słowa samego Boga, bądźcie więc wy święci, po 35 zł, możesz tam poskubać cera święty, i zobaczysz, po ile jest makaron. Mateusz 5,48. Kiermasz przyjść z Włoch, autokary przyjechał. Z obecną praktyką chrztu dzieci to rodzice podejmują tę decyzję. I z punktu widzenia psychologicznego, a to często też podkreślam wykłada, jest to brzemienne w skutku, bo dziecko nie jest świadome tego, że na tę drogę weszło. I dlatego nieżyjący już wybitny polski biblista, ojciec Alfred Cholewiński, jezuita, który głosił katechezy w Radiu Watykańskim na temat wiary, te katechezy były na tyle głębokie i zachęcające do słuchania i do medytowania jeszcze raz, że słuchacze prosili, aby je opublikował w formie książki, opublikował je w formie książki zatytułowanej Chrześcijaństwo ponownie odkrywane. Sam pamiętam, kiedy słuchałem katechez przedstawicieli właśnie drogi neokardynalnej. Tam jest i Klej, tam jest i Orange, tam jaką drogę powołania realizujemy. Wtedy pamiętam, katechista wskazał na mnie, mówi, nawet jak jesteś kiedyś, powinieneś, jeżeli tego dotąd nie odkryłeś, a na T-Mobile jest bardzo dużo. Odkryć, mówi, to, co się stało w chrzcie, żeby wejść na drogę wiary. Wielu naszych katolików, że nawet nie jest tego świadomych, za telefon nie wierzącymi, a bardzo często są tylko religijnymi, a tu jest zasadnicza różnica. Za to, że żeby nie przegadać, na tym na razie skończę formie wprowadzenia. Natomiast chcę zacząć właśnie taki, może tak podzielić się takim małym świadectwem odnośnie mojego powołanie kapłańskiego. Pamiętam, kiedy skończyłem trzecią klasę liceum, a chodziłem do pierwszego, uczęszczałem do pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Adama Hasyka w Kaliszu. Liceum jest usytuowione naprzeciw przepięknej, wspaniałej bazyliki świętego Józefa, a w tej bazylice, chociaż czczony jest głównie święty Józef, to obraz w kaplicy przedstawia świętą rodzinę. I tutaj może też powiem pewną ciekawostkę, którą kiedyś mi odsłonił przewodnik po bazylice, bo kiedy klęczałem przed obrazem, modląc się, przewodnik do mnie podszedł, widział, że jestem w kolorce, mówi, proszę księdza, czy ksiądz zauważył coś szczególnego w tym obrazie? Ja mówię, proszę pana, nie będę zgadywał, bo pewnie, powiedzmy, to co najważniejsze, nie zauważyłem. On mówi, niech ksiądz zobaczy, że bo nad świętą rodziną na samej górze jest Duch Święty i jest postać Boga Ojca. I wtedy przewodnik zwrócił uwagę na to, że twarz Boga Ojca jest podobna do twarzy Józefa. Dlatego Józefa możemy nazywać też wychowawcą Ojcem Pana Jezusa. I to mnie wtedy niesamowicie uderzyło. A bazylika po dzień dzisiejszy jest dla mnie miejscem świątynią szczególną, serce tam bije mocniej. I kiedy pamiętam, skończyłem trzecią klasę szkoły średniej i nie wiedziałem jeszcze, jaką drogę wybiorę, zacząłem się zastanawiać. Z bazyliki świętego Józefa na Jasną Górę, Kalisz jest z tego znany, idzie pielgrzymka, ona idzie do Maryi i wraca. Dlatego mówią, że od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa. I pamiętam, że kiedy zastanawiałem się nad przyszłością mojego życia, to moją pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę właśnie ofiarowałem w tej intencji. I bardzo się modliłem, jeszcze wtedy nie wiedząc, po trzeciej klasie, że wybiorę drogę, nie, że Pan Bóg wybrał dla mnie drogę kapłańską, albo Duch Święty.
I bardzo gorliwie się modliłem. I kiedy wróciłem, jeszcze też oczywiście nie od razu doszło do tego przekonania, ale w trakcie, pamiętam, czwartej klasy szkoły liceum ta myśl dojrzała. I kiedy już zbliżało się do matury, nawet w rodzinie mojej nie wiedzieli o tym, kiedy mnie zapytano, jaką drogę wybierasz, kiedy powiedziałem, że wybieram się do seminarium, to wtedy było ogromne zaskoczenie. I wtedy seminarium nie traktowałem już jako pewną drogę kapłańską, ale jako próbę sprawdzić, czy rzeczywiście jest to rzeczywiście moja droga. I seminarium zawsze traktowałem bardzo otwarcie, bardzo szczerze. No i skoro w tym roku będę obchodził już 42 lata kapłaństwa i nigdy nie wątpiłem, że to jest moja droga, to znaczy, że właśnie poprzez stawiennictwo Boga Maryi Bóg wskazał mi właściwą drogę życia. Dziękuję bardzo, proszę Ojca, żeby nie przegadać, nie zagadać. Dziękujemy księdzu profesorowi. No skoro już w ten nurt świadectw żeśmy weszli, to może ksiądz doktor nie o sobie, ale o sobie też, jeżeli jest oczywiście takie pragnienie, bo to jest zawsze ciekawie się jakoś przeżywa i słucha rozmów niedokończonych, kiedy goście mówią o swoim życiu, o swoim przeżywaniu Boga. Ale najpierw chciałem zapytać, jak to jest z nauczycielami? Teraz może ksiądz komuś podpaść, ale... Mówimy o powołaniu chrześcijańskim. Ksiądz jest diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, więc ma kontakt z nauczycielami z jednej strony i z drugiej, czyli z tej strony dydaktycznej, wychowawczej, ale też od strony duszpasterskiej. Jak to wygląda dzisiaj w Polsce, czy konkretnie w tym miejscu, gdzie ksiądz posługuje we Włocławku? W szkole, w której pracuję, szkole katolickiej, wiadomo, jednym z kryteriów nawet podjęcia pracy jest fakt, że nauczyciel jest osobą wierzącą i, jak to się zwykło mówić, praktykującą, więc tutaj rozumienie wiary, rozumienie Ewangelii, rozumienie życia sakramentalnego, no to jest czymś oczywistym, więc na pewno tutaj wygląda inaczej. Nauczyciel moim zdaniem powinien nie tylko uczyć, ale jeżeli nawet uczy, to uczyć przez świadectwo. Słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Znamy takie stare rzymskie, łacińskie powiedzenie. I właśnie przede wszystkim być świadkiem, nie tylko teoretykiem czy znawcą dziedziny, w której jestem ekspertem, jestem nauczycielem, ale przede wszystkim być świadkiem, żeby pociągać. A naprawdę o wiele bardziej chyba z tego, co obserwuję codziennie podczas mszy świętej w naszej szkolnej kaplicy, o wiele bardziej chyba i wymowniej przemawia do uczniów nauczyciel, nie tylko taki, który na lekcji potrafi podać taki czy inny przykład, błysnąć w takiej czy innej formie czy dziedzinie, ale ten, który zostanie nam po mszy świętej, czy i który trwa przed tabernakulum na kolanach, który wie, od kogo czerpać siłę i kto jest źródłem siły, wiedzy, mądrości, umiejętności i tak dalej. To jest przede wszystkim najważniejsze i w ten sposób chyba o wiele bardziej można pociągnąć młodego człowieka i zainspirować młodego człowieka. Nie tyle mądrościami, ale właśnie swoją postawą, swoją świadomością, kim jestem wobec tego pierwszego, najważniejszego, największego nauczyciela, jak nieraz mówię podczas spotkań z nauczycielami, że msza święta, bo właśnie od mszy świętej każde nasze spotkanie formacyjne się zaczyna i w którymś momencie prawie zawsze pada to stwierdzenie, że jesteśmy tutaj, gromadzimy się i nasze spotkanie zaczynamy od spotkania z tym pierwszym, najważniejszym nauczycielem. Mam cały czas mieć świadomość, kim jestem i kogo mam szukać i do kogo przede wszystkim mam prowadzić, bo w tych wszystkich liczbach, definicjach, wzorach i tak dalej, no nie odnajdziemy ani pełni mądrości, ani pełni szczęścia, ani pełni miłości, ale właśnie to wszystko jest ukryte w Bogu i w Jego Ewangelii. Dlatego nauczyciel taki, który sam wie, kim jest i wie, od kogo wszystko otrzymał i kto jest źródłem mądrości, nawet jeżeli w którymś momencie powie, nie wiem, muszę sprawdzić, przecież nikt z nas nie jest chodzącą encyklopedią i nie musimy wiedzieć wszystkiego i nikt tego od nas też nie oczekuje, ale właśnie taka autentyczność, myślę,
daje dużo dla młodych ludzi, o czym tutaj może sami mogą powiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony, bo oni przecież obserwują nauczycieli w czasie każdej lekcji, mają właśnie taki przegląd, pogląd codziennie kilku nauczycieli, kilka osób przecież przewija się przez ich życie. Dobra, to ksiądz wywołał do odpowiedzi młodych ludzi, więc może pójdziemy tym tropem. Ja jeszcze taką refleksję pozwolę sobie, bo też mi się przypomniało właśnie co, gdzieś kiedyś pracowałem w katechezie, może teraz nieistotne, gdzie to było, ale na przykład sam fakt rekolekcji, kiedy była spowiedź i kiedy nauczyciele też szli do spowiedzi, do tych księży, którzy siedzieli w konfesjonałach, jakie wrażenie to na dzieciach robiło, wiem, bo mówili mi uczniowie też później na katechezie, nie? Że tam któryś się zmobilizował, jeden czy drugi, poszedł do spowiedzi, bo widział nauczyciela. Tak samo z Eucharystią, z Komunią Świętą. Jeżeli ktoś nie mógł iść do komunii, no to widział nauczyciela i pomyślał, no może mogę coś z tym zrobić przecież, prawda? Więc to są takie przykłady. Do pani Żanety pytanie. Teraz tak się zawstydziła delikatnie, ale nie, łatwe będzie, bo pani już skończyła szkołę, więc te pytania będą już teraz coraz łatwiejsze. Jaka jest ta katolicka szkoła? Czym ona się różni od takiej zwykłej? Bo pewnie ma pani porównanie z jakieś tam koleżanki, gdzieś tam pewnie są. Ale co takiego jest szczególnego, że nie wiem, czy pani poleciła tę szkołę komuś innemu? Oczywiście. A co w tej szkole jest takiego, czy w nauczycielach, czy w sposobie prowadzenia, że to przybliża do Boga? No właśnie pierwsze, co mi się rzuca, jeżeli chodzi o porównanie szkoły no, zespołu szkół katolickich z Włocławka, a innej szkoły, na przykład, no, porównuję często ze szkołami, do których chodziłam wcześniej, no bo do Długosza chodziłam dopiero do liceum. To jest właśnie, po pierwsze, atmosfera. Właśnie. Że tam jest jakby zupełnie inny klimat, zupełnie inni ludzie. Stara krowa i mówi no, właśnie. Wiadomo, że no, gimnazja są różne i w ogóle, ale no, jeżeli na przykład mamy teraz, no, to jest coś takiego, że liceum i gimnazjum jest w jednym budynku. Więc jeżeli obserwuje się tych gimnazjalistów, na przykład takiego Piotra, który siedzi tutaj niedaleko mnie, a ja no ja właśnie poznałam go w drugiej klasie gimnazjum i pamiętam na pierwszym spotkaniu taka refleksja mi się nasunęła, że no ja wiem, że on nie chodzi do liceum, bo tyle to jeszcze zdążyłam się zorientować, ale jak mi ktoś powiedział, że chodzi do gimnazjum, to no szczęka mi opadła po prostu. Tak, dojrzała osoba, pełna właśnie wiary, no tutaj Piotr o Sodalicji opowie sam najlepiej, jak to się stało, że Sodalicja działa w dzisiejszym składzie, schemacie, jaki jest obecnie. No właśnie to, co wyróżnia tę szkołę, no to właśnie klimat. No tak jak ksiądz mówił, nauczyciele też dla mnie jakby takim wielkim plusem, teraz sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez tego, jest kaplica w szkole, do której też można na przerwie zawsze wejść, czy jak nawet na okienko, czy coś takiego, a przed maturami to już w ogóle zawsze można zajrzeć. Tak, tak. No i właśnie też codziennie msza święta, gdzie no normalnie, no jeżeli na przykład mieszkałam, no ja mieszkałam w internacie przez te 3 lata liceum, no i jak byłam u siebie w domu, w gimnazjum, jeszcze w parafii, no to wiadomo, że no nie dało się po prostu tak fizycznie być na mszy. No a tutaj no w pierwszej klasie chodziłam praktycznie codziennie, cały rok. W drugiej klasie no miałam tak trochę inaczej, no ale no tego mi będzie akurat brakowało. No to jest takie coś, czego nie da się niczym zastąpić. Takie odkrywanie też Eucharystii codziennie na nowo, no bo codziennie no muszę wstać, no ale jednak mam motywację, żeby wstać. Bo tak jak wstawało, no na porównanie takie. U nas msza jest o godzinie 7.20, a czasami lekcje zaczyna się o 7.10. No i na lekcję motywacji brak, a na mszę wstany nawet po nieprzespanej nocy. Ja nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak to się dzieje. Ja znam taką szkołę w Toruniu, jedną wyższą już ponad średnią, gdzie można studiować, gdzie jest kaplica i blisko jest takie ładne sanktuarium, więc zapraszamy. No.
Ksiądz doktor, jeśli się coś... Znaczy się to właśnie, co Żaneta mówiła, czy najbardziej będzie brakowało w kaplicy. To bardzo często słychać od osób, które już ukończyły szkołę, czy to na etapie gimnazjum, czy liceum, że no pięknie, ładnie, tak, no nowa szkoła, fajna, nowi znajomi, też sympatyczni, ale no brakuje tej kaplicy, brakuje. Chociaż może na początku nieraz, to szczególnie można nieraz zauważyć przy drzwiach otwartych, no tu jest kaplica, tu nieraz są msze święte, idziemy dalej. Ale, czyli tak, no jest kaplica, tak, tu jest klasa, tu jest kaplica, tu jest kolejna klasa, ale widać to dojrzewanie do w wierze, wzrost, rozwój, że po nawet 3 latach i pada, najbardziej brakuje jednak kaplicy. To dobre świadectwo. Bardzo mówię, dobre. Cieszę się, że zgodziliście się przyjść i powiedzieć. To może pan Piotr o tej Sodalicji Mariańskiej, tak się wywołujecie do odpowiedzi po kolei. Czym jest Sodalica Mariańska i w jaki sposób tam można jakieś realizować to swoje powołanie chrześcijańskie, w jaki sposób też? W sumie patrząc szerzej na wspólnotę Sodalicji Mariańskiej, która ogólnie działa w całej Europie, a jej początki sięgają już ponad 450 lat, to właśnie jest głównie taka wspólnota, można to najlepiej określić. Często właśnie ludzi młodych, chociaż nie tylko, którzy właśnie są złączeni właśnie wokół Matki Bożej. Sama nazwa tej Sodalicji Mariańskiej właśnie wskazuje z języka łacińskiego właśnie Sodalis, to jest przyjaciel Maryi. I właśnie to, co charakteryzuje tę wspólnotę, to jest to, że my zawierzamy się Matce Bożej, aby ona nas prowadziła. Jeżeli nawet cała praca, działalność w tej sodalicji szkolnej pomimo różnych obowiązków czasami jest bardzo wymagająca, tak samo zawierzenie Matce Bożej bardzo owocuje w ogóle w przyszłym życiu, gdzie osoby już nawet odchodzą ze szkoły i właśnie mają w pamięci ten moment, gdy oni zawierzyli się Matce Bożej. No jest to dla nich ważne wydarzenie. Tu też pani Żaneta ma taki medalik specjalny. To znaczy, tak, no ja akurat jestem kandydatką w Sodalicji Mariańskiej. To jest taki troszeczkę stopień wyżej i może nie do końca zawieszenie, a raczej takie oddanie się pod opiekę. Tutaj Piotr może się poszczycić tytułem właśnie Sodalisa. On już jest po tych takich głównych ślubowaniach, już jest tam. Bardzo podobny do mojego, więc... Siostry też mają, zaraz powiedzą, siostry wspólnej pracy, zgromadzenie wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi, więc też ta Matka Boża się gdzieś tam pojawia. Dlaczego taka nazwa zgromadzenia w ogóle? Bo też zawsze mnie to jakoś interesowało, zgromadzenie wspólnej pracy, tak? Od Maryi Niepokalanej, siostra wikaria generalna. Razem z siostrą Natalią, obecną tutaj, jesteśmy właśnie przedstawicielkami, członkiniami Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Ta nazwa ma w sobie takie dwa człony charakteryzujące całą naszą duchowość i charyzmat naszego zgromadzenia. Wspólna praca, to wyrażenie łączy się też historycznie z naszym zgromadzeniem, ponieważ pierwotnie powstałyśmy jako Stowarzyszenie Kobiet Rzymskokatolickiego Wyznania Wspólnej Pracy w mieście Włocławku. Od samego początku też idea wspólnej pracy nas gromadziła wokół Jezusa, była też jakby motywacją do pracy nad sobą, ale przede wszystkim była też taką ideą pracy w zdobywaniu ludzi i w dążeniu do zbawienia. Bardzo szeroko pojęty ideał wspólnej pracy. A drugi człon to od Niepokalanej Maryi, czyli obok charyzmatu wspólnej pracy mamy też charyzmat Niepokalanej. Głoszenia czci Maryi Niepokalanej, tego podstawowego, jednego z 4 dogmatów maryjnych i przede wszystkim głoszenie tej czci niepokalanej, szerzenia jej kultu poprzez naśladowanie jej cnót. I tak słuchając tutaj tych wypowiedzi, szczególnie mojego poprzednika, powiedział o
wpływie sodalicy mariańskiej na wiarę osobistą, na to późniejsze dojrzałe patrzenie na życie, na oddziaływanie Maryi na to jego życie. Ja powiem z mojego osobistego życia i dojrzewania do odkrywania osobistego powołania, że była też inna wspólnota, Ruch Światło Życie, który wskazał mi drogę, pomógł odkryć moje osobiste powołanie. Natomiast powiem teraz taką osobistą refleksję, związaną z tym miejscem, bo tak naprawdę to gdzieś zostałam jakoś przymuszona do przyjazdu tutaj, do tego, na to miejsce, ale osobiście bardzo, bardzo się cieszę, jestem wdzięczna. Tym bardziej, że jest to w przeddzień święta nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Maryja dla mnie jest to, co mówią też dokumenty Kościoła, arcydziełem stworzenia. Ale też ona osobiście jest dla mnie taką piękną niewiastą i jest przez to, że została nazwana i była pełną łaski, współpracowała z tą pełnią łaski, jest dla mnie też wzorem pięknej kobiety. I ta piękna kobieta pomagała mi odkryć, co to znaczy być chrześcijanką, co to znaczy wierzyć w Boga, przez bardzo takie proste znaki. Odniosę się tutaj do mojego dzieciństwa. Może bardzo mało pamiętam, ale pamiętam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wiszący w kuchni. Przypuszczam, że w wielu domach polskich ten obraz wisiał. I pamiętam moją mamę, która, kiedy przychodziły trudne chwile, kiedy przychodziły różne konflikty, kiedy ciężko było rodzicom, jeśli chodzi o rozwiązanie spraw materialnych, utrzymania rodziny, wtedy moja mama zawsze mówiła, ale pamiętaj, Pan Bóg jest zawsze nad nami, pamiętajcie o tym i o tym niech wam zawsze przypomina ten obraz Maryi. Takie proste, a ja sobie to do dzisiaj jakoś przypominam i zawsze to we mnie gdzieś wybrzmiewa. Maryja w moim życiu to dalej młodzieńcze lata, Bazylika Świętego Floriana w Krakowie, z którą jestem związana od dzieciństwa i do 18 roku życia byłam, dopóki nie wyruszyłam do Włocławka. I tu znów dwa wizerunki Maryi, które mnie jakoś doprowadziły do tego, aby ta Maryja była tak na pierwszym miejscu. Aby ona była tą przewodniczką mojej wiary. Dochodzenia właśnie do odkrycia osobistego powołania. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo znany, tak? To przed nią tam wyklęczałam się nie wiem ile godzin, żeby właśnie jej powierzać te wszystkie młodzieńcze rozterki, poszukiwania, żeby stawiać jej różne pytania, polecać też właśnie sprawy rodzinne, jakieś młodzieńcze rozpacze, żale. A drugi obraz, który... Polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. Mimo późnego wieczoru w Warszawie wciąż wysoka temperatura. W tej chwili wynosi ona 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie 997 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden. Polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. Autopromocja. Mamy reklamy. Taka jeszcze nie wtedy. Trzeba czekać lat 5 na lądowanie przy ujściu Orinoco. Na razie jest jak zawsze. Tarcia i animozje, ci co na Kolumbię korzystają i ci co na niego donoszą. Walką wpływy na dworze, dostęp do ucha i łask królewskich. Opornie to wszystko idzie. Z trzeciej wyprawy wróci w kajdanach. Kto by się spodziewał, kiedy znów, tym razem 6 statków podnosi kotwicę. Płyną.
Jest 30 maja 1498 roku. No, bardzo dawno w Maniaku nie słyszeliśmy. Platform cyfrowych jest ona obowiązkiem ustawowym. To będzie, powiesz od razu. Muzyka, ten kocioł, solo na gitarze, ten podkład, który dostałem do napisania, bo ja przeważnie piszę do muzyki, to mi coś, że to powinien być, ale to trzeba dużo pracy. A potem, kiedy wbrew regulaminowi wycofali tą piosenkę z Festiwalu Sopockiego, to już wiedziałem, no boją się, to jest to. Czyli może być szansa. A potem Marek Szarp mi powiedział, Krzysiek, już Kaśka by zawalczyła, nie było wtedy lepszych po prostu, ani wtedy. Komisja koordynacyjna, ministerstwo, prawda, no ktoś tam zadzwonił, komuś tam, a w ogóle nie będę wspominał. Dlaczego? Wiesz, to nie były wesołe, czy jakieś takie łatwe czasy dla kogoś, kto miał no fantazję i pisał to, co czuje, bo rozumiem, że te twoje wypady na Wagary nad Wisłę owocowały, to przecież Gondolierzy z nad Wisły, czy Mały Książę, to są piosenki takie bardzo refleksyjne, nastrojowe, no i one nie przylegają jakby do takiego młodego, rozwydrzonego, rozhukanego młodego Krzysia Dzikowskiego. No to jeszcze ci ty, powiedzmy, że tak, dla takiego przykładu wspomnę Fabiana, męża Kasi, piosenkę. Chciałbym się zwierzyć tobie właśnie, bo skąd cię przecież znam, ulica zawsze łączy nas, tak jak ty, jak on, jak ja i tak dalej. To też było tam. Jakoś tam piosence miesiąca. No i tak chodząc sobie do tego liceum Władysława IV na Pradze w Warszawie, myślałeś o tym, żeby zrobić może jakąś karierę w życiu, nie wiem, na Politechnikę, czy na przykład na uniwersytet. Jakieś wtedy rysowały się już twoje plany dotyczące przyszłości. No lata takie sobie powojenne, więc. No, wiesz, no tak, ja z jednej strony miałem Kinderstube w samym mieszkaniu, a z drugiej strony wychowała mnie ulica. Rodzice, ojciec twierdził, Jerzy Dzikowski, że taką prawdziwą wolność dają tylko przedmioty techniczne. No i właśnie stąd poszedłem na tą, na Politechnikę. No tam zostałem z kolei. Też długo nie zabawiłem, 3 semestry jestem relegowany z Politechniki za wiersz węgierskim bohaterom. To były te czasy rewolucji węgierskiej. A ja to gdzieś czytałem, że ty tam po prostu, jak to było z tymi Węgrami? No znaczy solidaryzowałeś się z tymi wydarzeniami? Tak, nosiłem trójkolorową kokardkę, napisałem ten wiersz, oddałem krew na walczących Węgier. Tak. Napisałem wierszy, który się bardzo spodobał kolegom. Nie słychać tu jeszcze wystrzałów. We wsi tu jeszcze nie leje. My wśród radia i prasy banałów, tak jak echo. Jest mokro, jest 20 stopni, to znaczy, że jest przyklęta będzie przemoc, co w tej chwili. Bo jak jest mokro, to powinno być chłodno. I za to tylko, żeście się ważyli w własnym kraju i własną drogą. Jednak kończyłem tym, że więc krew. Naszą wam w hołdzie składamy, zaś nadzieję zostawiając dla siebie. No, w auli podczas wykładu profesor, nie wspomnę dzisiaj, zwrócił uwagę, co to jest ta trójkolorowa kokardka. Wiedziałem, że to jest symbol Węgier, a dlaczego tutaj, bo my się solidaryzujemy. Tak, powiada pan, solidaryzujemy się. No i po prostu zlano mnie na egzaminie. A największa podłość, że nie zrobiono tego w sposób, że tak powiem, elegancki. Tak, jawny i elegancki, ale zlano mnie na wszystkich egzaminach i to było wtedy. Ja już na poprawkę z chemii szedłem śpiewająco po prostu. Ale została asystentka, profesor pokazywał, ona mówi, czwóreczka, nie. 3+, nie. Cokolwiek, aby pozytywnie też. A potem, tak, ja potem wiedziałem, że specjalnie pan obrał.
bezczelny. Ja cię każę tutaj wyprowadzić. No, spokojnie. No tak, byłeś niepoprawny politycznie w tamtym czasie. No i te 3 semestry zakończyła się ta kariera na Politechnice Warszawskiej. No, no tak. Szkoda, to znaczy wiesz, no to błahy powód był, naprawdę i błahy powód. No myślę, że wielu wiesz, wtedy ja, twoich tak kolegów było. Pisałem, także nie wiem w końcu, tak jak Wojciechowski ze słynnym kompozytorem, będąc lekarzem. Tak. No, ze 200 piosenek napisał, był kiedyś moim gościem, pamiętam. No takie, to też no, słuchaj, są ludzie tacy, jak to się mówi o muzyku, multimuzyczny, czy multimedialne są jakieś tam poczynania, no to ty masz wiele tych talentów i myślę, że skorzystałeś chyba z tego, który najbliższy jest twojemu sercu, a więc pisania piosenek, bo tak mówiąc na poważnie, to trzeba między wierszami też czytać wypowiedź. Jesteś moim gościem, więc ciebie słucham, słuchają ciebie słuchacze Radia Pogoda. Powiedziałeś, że niekoniecznie w jakimś większym męskim czy żeńskim towarzystwie chodziłeś na wagary, tylko samotnie. Po coś to powiedziałeś. Po to, że może byłeś już wtedy bardzo wrażliwym człowiekiem i chciałeś podglądać trochę wszystko to, co cię otacza. Otaczający świat, przyrodę, nie wiem. To, co się zmieściło w tych tam 45 czy 2 lekcjach wagaru. No tak, słuchaj, to było tak, nie zawsze koledzy chcieli ze mną chodzić, szczególnie przed maturą, prawda? A ja no, nie mogłem się oprzeć. Jednak. I jednak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że coś tam się zaczynało we mnie dziać. Nieraz filmy wywarły, taki film Ulica Złoczyńców, kiedy na tym do kinie Syrena kilkanaście razy chyba na tym. Słynne kino prosto. Tak, na tym filmie bardzo właśnie, no dlatego właśnie ukończyłem również scenopisarstwo w łódzkiej szkole filmowej. Teraz się mówi filmówka, wtedy się mówi łódzka szkoła filmowa. Porządnie. No ale wracając właśnie do tych takich predyspozycji twoich, to, no, to, że koledzy nie chcieli z tobą trzymać, bo może byłeś taki bardziej negusowaty od innych i nie wypadało z takim, no jak to się nazywa, różne są epitety, leserem, prawda, i to w klasie maturalnej gdzieś tam chodzić na wagary, ale tobie wystarczyło chyba czasu na to, żeby spokojnie zmieścić te twoje obserwacje na zewnątrz szkoły i to, co się w szkole dzieje. No tak, ale z tym, że ja tutaj byłem z jednej, z drugiej strony bardzo społeczny. Na przykład należałem do gangu Seniores i byłem zastępcą szefa gangu. Także na czym polegała? Z jednej strony społeczna, a z drugiej strony trochę odosobnienia. A na czym polegała ta twoja rola szefa tego? Seniores? Tak. No to musieliśmy po prostu rządzić wtedy w szkole. Rządzić. No to na czym to polegało rządzenie? Że wolno było jarać, gdzie się chce, tak? Czy tam młodsi musieli usługiwać, kiedy wiesz, była taka decyzja? To nie było to jako fala w wojsku, no coś która tak potrafi być okrutna, tak? Ale to było jednak, trzeba było, jak to się mówi, że to jest seniores i to zupełnie wiadomo. No ale różnie to bywało. Na przykład, no nieraz to oczywiście głupie i może złośliwe, bo był taki kolega, który miał krótki tułów, długie nogi. Myśmy go nazwali koniem Przywalskiego i na przerwie musiał ganiać w tej nazad, bo ja powiedziałem, że koń musi być wybiegany. No tak. I ten, ale to głupota. Ale jak głupota? Ty teraz z uśmiechem właśnie wspominasz to wszystko. No co, no powiedziałeś ADHD. No bzdura. Wiadomo, że nie ADHD, bo dzisiaj to taki bardziej chłopak bystry, to co mówi mu się, albo określają nad opieką, czy rodzice, czy opiekunowie, że ma ADHD. On jest normalny facet, taki wyrosłeś w normalnym warszawskim środowisku na Pradze, na takiej, no, dosyć specyficznej dzielnicy, bym powiedział. Gdzie tam, no, a w domu co? Mówią, Krzysiu, coś ciebie wyrośnie pewnie, co? Wiesz co, to już lepiej, to pomiń mnie. Zresztą ja dosyć szybko puściłem do. No, nie mogłeś wytrzymać tej presji i tego dzielenia się tu na udawanie porządnego chłopaka? Nie, no szkoda mi było życia, tam się więcej działo niż za oknami, się działo więcej niż w domu. No ale jak posmakowałeś już takiego życia, no powiedział na własne konto trochę, no to chyba jednak miałeś takie refleksje, jak tu się ustawić. Brzydki wyraz trochę, ustawić, ale znali swoje miejsce w życiu. To jak sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Co będziesz
robił? No, był taki okres, że chciałem iść do komandosów i skończyłem ten kurs spadochronowy. No i uprawiałem ten sport, ale akurat na motocyklu urwałem sobie łokieć, który bardzo ładnie zreperowali. No i to już nie tyle. Kariera komandosa? Kariera komandosa, mało tego, że zapomniałem na innej uczelni, poszedłem na studium nauczycielskie i tam skończyłem filologię polską, tu już zgodnie z tym, że... No i te sprawy... Wiedziałem, że będę robił, no i tak. Tak chciałem powiedzieć, bo od tego momentu ta filologia... Uczniów, bo czasami na lekcji po prostu sobie coś skrobałem, uczniowie troszkę się dziwili, prawda, ale tam parę piosenek powstało. No jakże. No tak właśnie czekałem na ten moment, kiedy powiesz o filologii polskiej, bo to w zasadzie był już finał takiej twojej klarowności, jeśli chodzi o przyszłość w ogóle. No bo co by nie powiedzieć, filologia polska daje nawet komuś, kto ma tak jak ty talent, już taki wczesnomłodzieńczy i w ogóle predyspozycje do pisania tekstów. Nie mówię tylko piosenek, ale w ogóle różnych fajnych rzeczy. Przecież jesteś autorem i scenariuszy programów i kabaretowych, i muzykali, więc to wymaga wszystko. No, takiej wiedzy filologicznej. I wtedy to już zaczęło się nawalać. A potem jak jest 11, tak, to, już, to uciekają, bo to jest tak, okropny już, żart. Już wtedy, że będę pisał, czy no, no to gdzie? To wtedy już do cienia. Ale jak się robi? Programu, a ta Ewka, to ona to się nie wie. To gdzie ona tutaj siedzi w ogóle? Ja już wiedziałem. To ty byłeś ważna persona, taki. A tam jest ogród róż przy samym werdlu. Decydował o tym, kto wystąpił w tamtych czasach, kto, kogo miałeś tam na wierzchu. Wiesz, ja nigdy tam nie byłem poważny w tym środowisku. No ja wiem, bo to znaczy twoje życie całe to jest taka, ktoś by powiedział, że niepoważne, ale wesołe. No. Chciałem się powiedzieć, że zacząłem w szatni, po prostu pracowałem jako szatnia. No to znasz tę firmę, można powiedzieć, z różnych płaszczyzn. Jak ktoś nie ma gdzie spać, cały dzień w parku, potem noc całą łazić. Coś, nie? Ile wspominam tych działaczy. Ale to wymyśliłeś sobie, że będziesz w stodole, ale tylko to było do wzięcia, czyli funkcja szatniarza, czy tam po prostu... Nie, a myślałeś o tym, że... Równolegle to było. Eliminacje do kabaretu, najpierw na aktora, potem szatnia i aktor, potem zacząłem pisać. Taki szatniarz to jest fucha, no chociaż tam nie przychodzili chyba bardzo majętni ludzie do stodoły w tamtych czasach. O, ja ci powiem, bardzo majętni, to różnie bywało. Przychodzili wszystkim ludzie z ambasad po prostu, bo w takim smutnym kraju taka rozrywka łącznie ze striptizem. No to już co? Tak, coś się działo. Ja sobie zresztą napisałem szmatnie $1 w Sylwestra na tej, czy jakiś z ambasady, po prostu pracownik. No mówi, zapłaciłbym, wyjął $100 i mówi, no ale... to reszty nie będzie. No to... A ja mówię, że dziękuję, zaraz wydam. Wydałem mu 99. No widzisz, ale to ty jesteś uczciwy bardzo. No nie, no to wiesz. No nie, no nie, on mi nie dawał, tylko po prostu wyjął, że pokaże się. No, nie mam idea, mu tak jak z rączki. Proszę bardzo. Szuj w Muzeum Oczarstwa, w którym mają takie oddziały jak podziemia rynku, Pałac Krzysztofory, Wieża Ratuszowa, Barbakan. Wszystko to całkowicie za darmo. Wystarczy się odpowiednio wcześniej zarejestrować. Można to zrobić na stronie internetowej muzeum. A w Lublinie w piątek rusza Festiwal Podróży i Reportażu Kontynenty. W nowo powstałym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wszystkich odwiedzających czekają spotkania z podróżnikami i reportażystami, a także wystawy, warsztaty i koncerty. Ideą festiwalu jest zachęcenie publiczności do aktywnego poznawania świata, poszukiwania inspiracji w różnych, nieraz odmiennych kulturach poznawanych w czasie podróży. Po raz pierwszy w Polsce właśnie na festiwalu w Lublinie gościł będzie wielokrotnie nagradzany jeden z najpopularniejszych pisarzy gatunku literatury podróżniczej, Paul Ferou. Z publicznością kontynentów spotka się także również pisarz, filmowiec i podróżnik, znany z publikacji dotyczących Ameryki Południowej, Hugh Thompson. Gośćmi festiwalu będą też dziennikarz i pisarz Wojciech Jagielski, a także pisarz Włóczęga Mariusz Wilk. Miejsce, w którym odbędzie się festiwal, to Centrum Spotkania Kultur, czyli największa inwestycja w infrastrukturę kultury w Lubelskim. Jej łączny koszt wynosi prawie 172 miliony złotych. Centrum ma być ośrodkiem nawiązującym do tradycji współistnienia różnych kultur w Lublinie i na Lubelszczyźnie.
Na scenie bracia, Wyszkoni i Geppert. W Sosnowcu odbyły się castingi do musicalu Karol. Ma to być pierwszy polski musical ukazujący życie Karola Wojtyły od czasów jego dzieciństwa w Wadowicach poprzez okres krakowski aż po lata watykańskiej posługi papieża Jana Pawła II. Michał Kaczmarczyk, kierownik artystyczny musicalu Karol. To będzie bardzo rozśpiewany musical, w którym będą i elementy rockowe, i elementy popowe, i piosenka literacka, i piosenka aktorska, i muzyka, którą ja określam mianem monumentalnej, filmowej. Anna Siwczyk i jestem choreografem. Ja mam nadzieję, że to będzie bardzo tańczony musical, że to będzie w ogóle show. Ma być bardzo dużo ludzi, ogromna scena, więc ja myślę, że tutaj będzie okazja, żeby się pokazać i tancerzom, i wokalistom, no na pewno też i solistom. Przeszłam pierwszy etap castingu w Krakowie. Była to dobra okazja, żeby spróbować. Dowiedziałem się w castingu na tablicy ogłoszeń w jednym z teatrów polskich w Zielonej Górze, akurat wisiała kartka, i się zgłosiłem. W przedstawieniu, które swoją premierę będzie miało w przyszłym roku w hali Tauron Areny w Krakowie, w postać dorosłego Karola Wojtyły i Jana Pawła II wcieli się aktor Jacek Kawalec. Zagrają też m.in. Anna Wyszkoni oraz Piotr i Wojciech Cugowscy. Gwiazdą specjalną widowiska będzie Edyta Geppert. Koncert ukraińskich zespołów muzycznych, a także kiermasze rękodzieła artystycznego to tylko niektóre atrakcje rozpoczynających się w najbliższą środę w Szczecinie 20 Dni Kultury Ukraińskiej. Szczególnym wydarzeniem festiwalu będą występy solistki Filharmonii w Odessie Wladisławy Wdowiczenko. Śpiewaczka jest znana fanom twórczości Anna German z filmu, w którym ukraińska solistka użyczyła swojego głosu w partiach wokalnych. W programie imprezy znalazły się także koncerty lwowskiego zespołu akordeonowego i grupy ukraińskich filharmoników grających na narodowych instrumentach. Młodszej części słuchaczy powinny przepaść do gustu koncerty grup poruszających się w stylistykach folk, rocka czy ska. Dni Kultury Ukraińskiej to nie tylko muzyka. Ich uczestnicy będą również mieli szansę spróbować specjałów ukraińskiej kuchni, zobaczyć wystawę tradycyjnych strojów czy wytworów rękodzieła. Tegoroczne Dni Kultury Ukraińskiej rozpoczną się w najbliższą środę i potrwają do niedzieli. 44 zabytki techniki, 27 miast i 376 różnych wydarzeń. Tak w dużym skrócie zapowiada się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. Są wydarzenia dla dzieci, pasjonatów techniki i całych rodzin, mówi Adam Hajduga, koordynator Industriady. Warto powiedzieć o tym, że to przede wszystkim 71 wydarzeń dla dzieci, różnego rodzaju, czasami dziejących się przez cały dzień. 57 warsztatów, 49 tras zwiedzania, 35 gier miejskich, 25 wystaw, 24 pokazy, 22 koncerty, 11 pokazów filmowych, 8 obiektów zaprasza na rozruch maszyn, 7 podziemnych tras, 4 platformy widokowe, 3 pokazy świetne i z fajerwerkami, 2 mappingi i prawdopodobnie jeden rekord Polski. Tegoroczna Industriada odbędzie się 11 czerwca. Szczegółowy program możecie znaleźć na stronie industriada.pl. Kultura. Radio Wawa. Tak, próbowałam. To ona pisała, że komórka jej się zepsuła. Koników nazywa się ich Indios. Znowu mamy ten mit Indii. A mit Indii jest o tyle ciekawy, że my dzisiaj traktujemy, jak mówimy o Indiach, mówimy Indie, no bo jest taki kraj, India. W języku angielskim jest India. Nie ma Indii. My mówimy Indie. Są Indie Wschodnie, później były Indie Zachodnie, holenderskie Indie Wschodnie, czyli Indonezja, prawda? Natomiast to, co się nazywa Indiami jako takie, to było to, co jest pozostałością kolonii brytyjskiej, czyli to, co... Ale ten obszar ma... To jest mit. Napoleon przecież, wcześniej Aleksander Wielki, przecież docierał do Indii po to, że tam są nieprzebrane bogactwa. Tak samo Napoleon. Napoleon miał marzenie, żeby dotrzeć do Indii, że tam dopiero się można rzeczywiście obłowić. Rzeczywiście to jest ta kraina mityczna, mlekiem, miodem płynąca. Czasami tubylcy amerykańscy, powiedzmy amerykańscy, wspomniała pani Hispaniola, czyli mała Hiszpania, tak naprawdę później założył pierwszy fort, ten Santo Domingo, który przetrwał do dzisiaj, bo ta miejscowość jest do dzisiaj rzeczywiście przetrwała. No to w tym wypadku ci tubylcy, których on wziął za Indios, iluś ich zostało przywiezionych do Europy na pokaz. No i tak jak pani wcześniej mówiła, pierwszy statek, który wypłynął obładowany. Zrobić wrażenie. Tak. Ale z kolei udało się. Ale jest też taka koncepcja, że to nie były, te wyprawy Kolumba nie były wyprawami, że statki niemalże tonęły od ładunku złota, bo jakbyśmy porównali na przykład Pizarro, który, Francisco Pizarro, to jest 1521 rok, kiedy podbija państwo.